Ostatnia część serii Inteligentny Inwestor XXI wieku, której autorem jest Trader21, przynosi nam sporo praktycznej wiedzy. Co zawiera czwarty tom, jak oceniam całość serii i czy warto ją nabyć? W tym wideo postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania i dokonać podsumowania całej serii wideo. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W serii ukazały się już 3 wideo, w których recenzowałem dla Was kolejne tomy cyklu Inteligentny Inwestor XXI wieku. Jeżeli jednak nie widzieliście poprzednich wideo, zapraszam Was serdecznie do ich obejrzenia. Linki do filmów znajdziecie na końcu tego materiału. Przyszedł więc czas na ostatni akt, jakim jest czwarta część serii, jak również czas na podsumowanie i wyciągnięcie wniosków po lekturze owych książek. Najpierw jednak czwarta część. W tej odsłonie Trader21 dzieli się z nami praktycznymi aspektami inwestowania. Pokazuje, jak wybrać brokera i na co warto zwrócić uwagę. Następnie na przykładzie konta brokerskiego pokazuje całą obsługę platformy brokerskiej z różnymi opcjami zakupu aktywów. Uczymy się, jak wyszukać dany ETF, jak go prześwietlić, jak grać na spadki i jak korzystać z narzędzi inwestora. Zgłębiamy wiedzę również, jak ustawić automatyczne zlecenia takie jak buy limit czy stop loss. Potem Trader21 przechodzi do inwestowania w obligacje, których to nie jest wielkim fanem, jak również w metale szlachetne takie jak złoto czy srebro, które to z kolei bardzo sobie ceni. Następnie uczymy się, jak inwestować w surowce poprzez kontrakty i ETN-y. Uczymy się również, jak obliczać kontango i inwestować w opcje. Następnie trader przechodzi do rejtów i ETF-ów na rejty. Potem omawia inwestycje w kryptowaluty, rynek walut i Forex. Jak widzicie, dotyka on każdego rodzaju narzędzi i aktywa, które może wybrać inwestor. Każdy więc może nauczyć się tego, czym się interesuje. Oczywiście wszystko wyjaśnione jest w sposób przystępny i podparte jest licznymi wykresami i grafikami. Drugim rozdziałem czwartej części cyklu Inteligentny Inwestor XXI wieku są błędy, jakie Trader21 popełnił w przeszłości. Ten rozdział pokazuje, że Trader21 nie jest alfą i omegą i w swoim życiu również popełniał błędy, jak zresztą każdy z nas. Wielki szacunek dla Tradera21 za ten rozdział. Bardzo mało osób przyznaje się do błędów, a jeszcze mniej pokazuje je szerszemu gronu osób. Tutaj trader pokazuje klasę i przedstawia swoje błędy. Oto kilka z nich, które znajduje się na łamach książki. Nie inwestuj pieniędzy, których możesz potrzebować w przewidzianym czasie. Nie słuchaj doradców i insiderów. Nie ma ludzi nieomylnych. Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Nie marginalizuj zagrożeń. Niedocenianie desperacji banków centralnych i polityków to błąd. Przyjmowanie poglądów zbieżnych z naszymi, a odrzucanie przeciwnych może doprowadzić cię do porażki. To kilka z myśli, którymi dzieli się z nami Trader21 i rozwija je w książce, podpierając je przykładami ze swojego życia. Ten rozdział daje naprawdę sporo do myślenia i pokazuje, że na drodze inwestora stoi masę pułapek, w które bardzo łatwo jest wpaść. Trzecim rozdziałem w tej części książki są przemyślenia czytelników. Trader21 postanowił oddać głos swoim stałym czytelnikom, którzy tworzą społeczność zgromadzoną wokół strony Independent Trader, na której to Trader21 publikuje masę wartościowych materiałów. Czytelnicy dołożyli więc swoją cegiełkę do tego dzieła i podzielili się swoimi przemyśleniami na temat inwestowania i nie tylko. Ostatnim rozdziałem jest case study, w którym to Trader21 postanowił odpowiedzieć na najciekawsze pytania, jakie zadawali mu jego czytelnicy. Jest to swoiste uzupełnienie wiedzy zgromadzonej w całym cyklu. W związku z tym trader odpowiada na wszystkie pytania czytelników z poszczególnych segmentów inwestowania. Znajdziemy tutaj wiele pytań o akcje, obligacje, rejty czy też edukację. Na tym kończy się całość serii Inteligentny Inwestor, która zajmuje bagatela ponad 900 stron. Czas więc na podsumowanie. Trader21 w cyklu Inteligentny Inwestor zgromadził bardzo szeroką wiedzę na temat praktycznie każdego narzędzia, jakie może użyć inwestor do pomnażania swojego kapitału. Wiedza, która może wydawać się trudna do zrozumienia, została podana w prosty sposób i każdy, kto posiada otwarty umysł, jest w stanie dzięki tym książkom zdobyć wiedzę, która pozwoli mu rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem. Mówię rozpocząć, ponieważ pomimo imponującego zasobu materiałów,
każdy poważnie myślący o inwestowaniu człowiek musi poczynić znacznie więcej wysiłku niż przeczytać inteligentnego inwestora XXI wieku, aby zostać skutecznym inwestorem. Niemniej jednak, kiedy przeczytamy całość zgromadzonej przez tradera 21 wiedzy, na pewno zrozumiemy masę praktycznych aspektów inwestowania i zrozumiemy, że nie potrzeba wyższego wykształcenia o profilu ekonomicznym, aby móc inwestować swoje oszczędności. Kolejny plus, jaki warto dodać na korzyść cyklu, to przystępność, z jaką napisana jest książka. Kiedy wertujemy kolejne strony książek, widać, że Trader 21 faktycznie chce nas czegoś nauczyć. Stara się nam on jak najlepiej przekazać wiedzę i doradzić, co warto robić, a czego unikać, prezentując czy to swoje błędy, czy też przykłady z historii, które pokazują, na co warto uważać. Aby nie popadać w jakiś mega zachwyt, czas na kilka mankamentów, na które zwróciłem uwagę podczas czytania całego cyklu. Pierwszym z nich są literówki. Znalazłem co najmniej dwie w dwóch różnych tomach. W związku z tym radzę traderowi zmienić osobę dokonującą korekty materiału. Druga sprawa to niektóre wykresy w książce. Jest ich naprawdę sporo, ale część z nich jest po prostu niewyraźna i widać, że zostały pobrane z jakiegoś źródła i powiększone, przez co utraciły ostrość. Tyle jeżeli chodzi o tego typu mankamenty. Jeszcze jedna sprawa rzuciła mi się w oczy i kłuła mnie przez całość cyklu. Pomimo, że ilość wiedzy zawartej w serii Inteligentny Inwestor XXI wieku może nas przyprawić o zawrót głowy i rzeczywiście pomóc nam w inwestowaniu, to kiedy nasz kapitał nie jest spory, nie powinniśmy inwestować. W cyklu sam Trader 21 wspomina, że najlepiej posiadać minimum 100-150 tysięcy złotych, aby w ogóle myśleć o inwestowaniu. Co jednak z tysiącami osób, które posiadają np. 10, 30 czy 50 tysięcy złotych oszczędności i nie chcą, aby inflacja zjadła ich ciężko zarobione pieniądze. Nie potrzebują oni mega dywersyfikacji geograficznej, która bądź co bądź kosztuje, a jedynie chcą ulokować środki na czymś innym niż lokata bankowa gwarantująca pewną stratę. Myślę, że ta część osób może czuć się nieco zawiedziona. Jeżeli mógłbym coś zasugerować traderowi, to właśnie stworzenie rozdziału w kolejnej odsłonie książki skierowanego właśnie do tego typu osób, ponieważ nie każdy posiada spory kapitał inwestycyjny, a chciałby mimo wszystko inwestować. Podsumowując, Inteligentny Inwestor XXI wieku to lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce zacząć inwestować pieniądze. W cyklu znajdziecie fachową wiedzę praktyka, który tłumaczy wszystko w prosty i przystępny sposób. Pomimo, że pakiet kosztuje 349 zł, jest wart swojej ceny i myślę, że jego zakup będzie pierwszą trafioną inwestycją, która zwróci się Wam w przyszłości kilkukrotnie. Książkę możecie oczywiście nabyć na stronie inteligentnyinwestor.pl. Mam nadzieję, że ten cykl przyniósł Wam wartość. Jeżeli chcielibyście, abym zrecenzował dla Was inne książki, zapraszam serdecznie do pozostawienia komentarza pod tym wideo, jak również subskrypcji i zapisania się na newsletter. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.